Czy pan radny Błażej Parda po wyjaśnieniach pani dyrektor podtrzymuje wniosek, czy? Zostawić tak, jak jest. Podtrzymuje. No i proszę państwa, ta sama kolejność w takim razie nas, mnie zobowiązuje do tego, żeby w pierwszej kolejności przegłosować wniosek pana przewodniczącego Włodzimierza Bystrzyckiego, który to wniosek jest dalej idący, aby nie dokonywać żadnych zmian w tym przygotowanym przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości projekcie uchwały. Wobec braku dalszych zgłoszeń zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy wniosek pana przewodniczącego Bystrzyckiego. Kto jest za tym, aby nie dokonywać zmian w zaproponowanej uchwale? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Zatem przed nami głosowanie całej uchwały. A więc kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Piły? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Teraz kolejny punkt porządku obrad, jest to punkt 9. Przebieg uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Jest to projekt druk numer 171. W imieniu prezydenta punkt ten zreferuje dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, pan Jerzy Mac. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Już. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem przedstawić tą uchwałę. Do kategorii dróg gminnych proponuje się dwie ulice. To jest ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, która wykonana była parę lat temu. Nie ma statutu drogi gminnej, publicznej gminnej, oraz ulicę Kadetów na przebiegu od ulicy Rodła do ulicy Podchorąży. Chciałem powiedzieć, że zaliczenie do dróg kategorii dróg gminnych jest w drodze uchwały zalicza Rada Miasta do czasu, dopóki ta ulica na terenie miasta, czyli droga publiczna gminna, nie zostanie ustanowiona, ma charakter drogi wewnętrznej i stosuje się do takiej drogi jako wewnętrznej przepisy ustawy kodeksu cywilnego. Natomiast jeżeli po zaliczeniu tych dróg jest objęte te drogi ustawą o drogach publicznych i stosuje się wszystkie zawarte w tej ustawie po prostu przepisy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Miejskiej bardzo szczegółowo przyglądała się temu projektowi uchwały. Szczególnie, że to dotyczy dwóch bardzo istotnych dla naszego miasta, dla mieszkańców dróg. Marszałka Piłsudskiego, która już jest bardzo ładnie wykorzystywana przez nas wszystkich i mało kto wiedział, że jest nasza tylko droga tak jakby wewnętrzna. A chodzi też o ulicę Kadetów, na którą bardzo dużo osób, mieszkańców tam pragnie, żeby jak najszybciej została ona wyremontowana, żeby była drogą, na której będą w końcu jakieś inwestycje. Dlatego podczas posiedzenia komisji cieszymy się, że po podjęciu przez nas uchwały będziemy mogli stosować na tych drogach przepisy ruchu drogowego. A co jest najważniejsze w tym zakresie również, że nakłada ona na gminę większe obowiązki związane z jej utrzymaniem. Szczególnie istotne jest to dla mieszkańców ulicy Kadetów, gdyż zaliczanie tej drogi do dróg publicznych przyspieszy realizację pracy na tych drogach, a także możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Komisja jednogłośnie była za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosów. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przed nami kolejny punkt porządku obrad. Jest to punkt 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Druk numer 172. Także i ten punkt zreferuje pan dyrektor Jerzy Mac. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, projekt tej uchwały szanowni radni otrzymali. Są to drogi, 5 dróg plus 6 ulica Kalina, które są już zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych. Niemniej zmiana ich przebiegu w każdym z tych ulic dokonała się w ostatnim okresie czasu. To jest za Filipsa. Została dobudowany odcinek od ulicy Alei Powstańców Wielkopolskich do ulicy Kossaka i trzeba o ten element, przebieg tej drogi zwiększyć. Ulica Staffa od Reja do Ślepego Przebiegu. Okazało się, że w pierwotnej uchwale w 2008 roku był teren, który jest własnością spółdzielni mieszkaniowej. Musieliśmy skorygować ten przebieg. Ulica Rynkowa jest to odcinek od ronda Jacka Kuronia w tym nowym przebiegu do rynku. Trzeba dodać do poprzedniego przebiegu drogi gminnej rynkowej. Kazimierza Pułaskiego po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okazało się, że na pewnym odcinku jest ciąg komunikacji pieszej zaliczony do drogi wewnętrznej. I ulica Lutycka jest w przebiegu głównym z dodaniem w tym momencie sięgaczy, które jak gdyby też mają adres Lutycka, konkretnie numer adresowy. Poza tym jeszcze tu proponujemy uzupełnienie o ulicę Kalina. Okazuje się, że w pierwotnej wersji tej uchwały w 2008 roku był teren PKP na odcinku działki numer 20 wykazany jako droga publiczna gminna. Musieliśmy się wycofać z tego przebiegu i to jest właśnie rezultat tego, że stawiamy wniosek o zmianę uchwały w tych punktach, o których przed chwilą referowałem. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja pochylając się nad tym projektem uchwały rekomenduje za przyjęcie tego projektu, gdyż jest to uregulowanie i uzupełnienie stanu obecnego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz kolejny punkt porządku obrad. Jest to punkt 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Jest to druk numer 173. Także i w tym przypadku punkt ten zreferuje dyrektor Jerzy Mac. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Przedstawiam trzeci projekt uchwały z tej samej po prostu zakresu, z tego samego zakresu. To jest w sprawie wyrażenia woli zaliczenia wymienionych dróg do kategorii dróg gminnych. Chciałem powiedzieć, że wchodzi w grę tutaj ulica Wspólna, stanowiąca załącznik numer 2, gdzie przedstawiono ją graficznie. Ulica jako bez nazwy droga numer 1 i droga numer 2, to jest w strefie ekonomicznej, nowej strefie ekonomicznej budowana, oraz ulica Magazynowa, która ma nazwę, ale również występuje w strefie ekonomicznej. Są to drogi, które będą realizowane w trybie specustawy o szczególnych zasadach finansowania
dróg publicznych i jako takie drogi muszą mieć statut po zrealizowaniu dróg publicznych gminnych i dlatego jest ta uchwała jak gdyby wyprzedzająca, że Rada wyraża wolę zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych. Chciałem powiedzieć, że we wszystkich trzech uchwałach uzyskaliśmy opinię powiatu, który z mocy ustawy wyrażał tą opinię i na wszystkie te trzy uchwały i tym bardziej na to jest opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej pana Jacka Bogusławskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mimo że te drogi jeszcze nie istnieją, ale chcąc je realizować w trybie specustawy, tak tu mu wspominał pan dyrektor Jerzy Mac, czyli mamy możliwość pozyskania środków na ich szybszą realizację, musimy przyjąć je do kategorii dróg gminnych i dlatego komisja jednogłośnie zaakceptowała ten projekt ustawy, uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz 12 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Wincentego Pola. Druk numer 174. W imieniu prezydenta punkt ten zreferuje dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pani Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Czy szansa na halę sportową? Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, przedstawiam 7 tematów z zakresu planowania przestrzennego. Pierwsze dwa tematy dotyczą uchwał miejscowych planów zagospodarowania. Widzicie Państwo na planszy obszar pierwszego planu. Jest to rejon ulicy Wincentego Pola, istniejący budynek ogólniaka. Może pokażemy następną planszę. Ten teren znajduje się w obszarze planu zagospodarowania obszaru śródmieścia miasta Piły i plan nowy dotyczy zmiany ustaleń obowiązującego planu. Pokażmy planszę dotyczącą już załącznika planu zagospodarowania. Widzicie Państwo istniejący ogólniak objęty ochroną konserwatorską, również budynek mieszkalny, który znajduje się wzdłuż ulicy Wincentego Pola, objęty jest tą ochroną konserwatorską. Plan dotyczy rozbudowy ogólniaka. Ta rozbudowa to projektowana budowa hali sportowej. Plan zagospodarowania umożliwia usytuowanie tego obiektu obok istniejącego ogólniaka jako dobudowa lub sytuowanie wolnostojącego budynku hali. Oczywiście zachowuje warunki historycznych budynków oraz wskazuje na wzięcie pod uwagę przy projektowaniu tej sytuacji sąsiedztwa, czyli budynku, który się znajduje wzdłuż Wincentego Pola, zachowanie tych warunków. W ostatniej jakby fazie projektu, czyli na etapie pozwolenia na budowę, uzgodni ten projekt konserwator zabytków już w trybie pozwolenia na budowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, faktycznie tutaj został przedstawiony wniosek, projekt uchwały, który umożliwi zmianę, ta zmiana umożliwi rozbudowę pierwszego LO w Pile celem powstania hali sportowej. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej pytaliśmy się, czy faktycznie to ten projekt, te zmiany satysfakcjonują wnioskodawców. Uzyskaliśmy odpowiedź, że tak. Jest z nami tutaj na sali też dyrektor pierwszego LO, pan przewodniczący Paweł Jarczak. Czy faktycznie ta zmiana satysfakcjonuje tutaj was jako wnioskodawców? Bo komisja uznała jednogłośnie, że to jest dobry projekt. Jesteśmy za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Jarczak. Pan przewodniczący Jacek Bogusławski. Proszę państwa, po zakończeniu wypowiedzi, no dzisiaj się wszyscy uczymy, widzę, tego nowego systemu. Proszę nacisnąć czerwony przycisk. Dziękuję. Szanowni państwo, gwoli sprostowania i wyjaśnienia, oczywiście, żeby nie było niedomówień. Rzeczywiście teren objęty planem, a konkretnie chodzi o wytyczenie linii zabudowy umożliwiających zrealizowanie inwestycji pod nazwą hala widowiskowo-sportowa, będzie mieścił się przy budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Marii Skłodowskiej-Curie. Jednak jak państwo wiecie, od 2 lat w tym samym budynku mieszczą się 2 szkoły. Jest tam również Liceum Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej w Pile. W związku z tym prostuję, ta inwestycja będzie realizowana przez Liceum Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej w Pile, a nie tak jak było, że będzie realizowana przez pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie, ale ze względu na plan zagospodarowania niczego to nie zmienia, jest tylko zmiana inwestora. To gwoli informacji. Będę wdzięczny Wysokiej Radzie za podjęcie tej uchwały, jeżeli takowe nastąpi, bo wtedy już bez przeszkód będzie mogła być ta inwestycja zrealizowana, która była zapowiadana długie lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani dyrektor. Chciałabym jeszcze zgłosić autopoprawkę. W paragrafie 10 należy skreślić ustęp 1, czyli literkę 1. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Do pana przewodniczącego Jarczaka. Jak będzie finansowany budowa? Jeszcze raz proszę powtórzenie pytania. Jeszcze raz. Ja do pana dyrektora Jarczaka chciałbym zapytać, jak będzie finansowana budowa tej hali sportowej, na którą pan czeka tyle lat, bo słyszałem, że pójdą pieniądze ze sprzedaży działek budowlanych przy ulicy Składowej. Świerkowej, przepraszam, to będzie chyba z 1,5 miliona, a pańska hala ma kosztować około 5 milionów. Nie ma pana Komorowskiego, ale on przyjdzie jeszcze. To by może nam powiedział, jak będzie pan dyrektor miał to budowane. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący czuje się kompetentny, żeby udzielić odpowiedzi? Tak, bardzo proszę. Znaczy kompetentny to pewnie nie, żeby udzielić odpowiedzi, natomiast pewnie gwoli wyjaśnienia trzeba powiedzieć, że konstrukcja finansowa inwestycji, no to jest bardzo skomplikowana sprawa i w mojej ocenie będzie ta konstrukcja wielopłaszczyznowa, począwszy od rzeczywiście sprzedaży działek przy ulicy Świerkowej, które jak państwo pamiętacie, to ta rada, nie ta rada, tylko ta rada tej gminy podjęła uchwałę, że będą one przeznaczone, zysk ze sprzedaży tych działek, na inwestycje w oświacie, niekoniecznie w tej sali, na tą salę. Oprócz tego nie wyobrażam sobie, żeby nie pozyskać na tą inwestycję środków zewnętrznych z programów ministerialnych. Myślę, że tak jak pan przewodniczący powiedział, dzisiaj nie znamy jeszcze kwoty, którą określi projekt i trudno też mówić w szczegółach o konstrukcji finansowej inwestycji, ale mam nadzieję, że ona w najbliższym czasie się pojawi, żeby inwestycja mogła być zrealizowana. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. A Piła coś dołoży? Pan prezydent Szef coś dołoży do tej sali? Mamy takie możliwości? Bardzo proszę, panie prezydencie, co chciałby pan dołożyć? Panie przewodniczący, panie, panowie radni, uprzejmie informuję, że jest to inwestycja o charakterze powiatowym w oświatę powiatową. W związku z tym nie przewidujemy dofinansowania tego obiektu. Przypominam państwu, że wyraziliśmy zgodę na sprzedaż działek przy ulicy Świerkowej pod warunkiem, że kwota ta będzie przekazana właśnie na ten cel. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wobec braku dalszych zgłoszeń zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosowali załącznik numer 4. A zatem kto z panie, panów radnych jest za przyjęciem załącznika numer 4 do tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że Rada zaakceptowała treść załącznika nr 4. Teraz głosowanie załącznika nr 3. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem załącznika nr 3 do tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosujemy teraz załącznik nr 2. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem załącznika nr 2 do tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także i tym razem załącznik został przyjęty jednomyślnie i przed nami głosowanie całej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Wincentego Pola wraz ze zgłoszoną autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bohaterów Stalingradu, generała Sikorskiego i Kilińskiego, druk nr 175. Także i ten punkt zreferuje pani dyrektor Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejny plan zagospodarowania również w obszarze Śródmieścia. Jest to kwartał Bohaterów Stalingradu, Sikorskiego, Kilińskiego. Widzicie Państwo na planszy orientację. Dalej kolejna plansza, ten sam plan zagospodarowania obszaru Śródmieścia i widzimy wycinek, w którym plan nowy zastąpi plan obowiązujący. I kolejna plansza dotycząca planu zagospodarowania. Celem tego planu, oprócz zachowania istniejącej zabudowy i ustalenia warunków dla tej zabudowy, są ustalenia dotyczące zabudowy usługowej wewnątrz kwartału, od strony parkingu, od ulicy Kilińskiego. Parking zachowujemy, projektujemy zabudowę usługową, którą przewidywał poprzedni plan zagospodarowania, jednak nastąpiły tutaj zmiany warunków. Porządkujemy również wewnątrz kwartału teren z zapisami dla terenów zieleni oraz parkingów wewnętrznych służących mieszkańcom tego obszaru. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie, również autopoprawka. Tym razem w paragrafie 8 należy dodać numer ustępu 1. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o stanowisko Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, został złożony wniosek o zmianę przeznaczenia. Obecnie jest możliwość budowy obiektu tylko usługowego, a po zmianie będzie możliwość usługowo-mieszkaniowego. Komisja jednogłośnie przyjęła ten projekt i powiedziała tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Także i tym razem zaczynamy od załącznika nr 4. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem załącznika nr 4 do tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Załącznik nr 4 został przyjęty jednomyślnie. A teraz załącznik nr 3. Kto z pań i panów jest za przyjęciem załącznika nr 3 do tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także i tym razem Rada podjęła jednomyślną decyzję przyjmując ten załącznik. I głosujemy nad załącznikiem nr 2. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego załącznika? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów Rada przyjęła treść załącznika nr 2 i przed nami głosowanie całej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Bohaterów Stalingradu generała Sikorskiego i Kilińskiego. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Uchwałę wraz ze zgłoszoną autopoprawką. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę Miasta. Dziękuję bardzo. Przed nami 14 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Kusucińskiego, druk nr 176. Także i ten projekt zreferuje pani dyrektor Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Proszę sekundkę, proszę. Szanowni Państwo, i uchwała o przystąpieniu, 5 takich uchwał. Pierwsze 3 dotyczą uchwał w rejonie centrum miasta. Pierwsza w obszarze Kossaka, Kusocińskiego i ulicy Bydgoskiej. Tu widzimy z góry orientację oraz proszę o załącznik graficzny do uchwały. Na tym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania od Kusocińskiego do Podchorążych. Ten teren, który Państwo widzicie obwiedziony czerwoną linią, dotyczy obszaru, który przeanalizowano przed sporządzeniem tej uchwały. Wynikał ze złożonych wniosków. Dla tego obszaru wnioski złożono głównie dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I w takim obszarze proponujemy uchwałę o przystąpieniu do planu. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę poproszę o wypowiedź pana przewodniczącego Jacka Bukusławskiego z celem uzyskania informacji o stanowisku komisji. Mamy jednak pewien problem techniczny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej, analizując ten projekt uchwały, uznała, że te 4 wnioski, które zostały złożone, dotyczą zmiany przeznaczenia i uporządkowania i przy jednym głosie wstrzymującym zaaprobowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Kusucińskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz 15 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Motylewa, ulica Orla, druk nr 177. Także i ten punkt zreferuje pani dyrektor Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejna uchwała o przystąpieniu do planu, rejon Motylewa, ulica Orla i rejon rzeki Gwdy. Tu widzimy orientację z lewej strony Aleja Poznańska. Poproszę o uchwałę o przystąpieniu, załącznik graficzny. Plan zagospodarowania będzie sporządzony głównie dla terenu usługowego. Wniosek dotyczył tego terenu oraz terenów wyłączonych z zabudowy wynikających ze studium wzdłuż obszaru rzeki Gwdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, pan radny Marek Andruszkiewicz, Żywiecki. A przepraszam najmocniej, się rozpędziłem. O głos prosi pan przewodniczący. W imieniu komisji pan przewodniczący Jacek Bogusławski. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Faktycznie jest to dostosowanie planu do studium. Złożono wniosek o rozbudowę zakładu kamieniarskiego, który się tam znajduje i teraz regulujemy to w planie. Z tego co na komisji dostaliśmy informację od pana tutaj przewodniczącego Marka Druszkiewicza, w tej chwili zakład jest jakby w części mieszkalnej, planuje się teraz bardziej rozwinąć i komisja jednogłośnie zaakceptowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Motylewa, ulica Orla? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz 16 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wawelskiej i Naleszkowie, druk numer 178. Bardzo proszę, oddaję głos pani dyrektor Iwonie Wojteckiej. Szanowni Państwo, kolejny temat przystąpienia do planu zagospodarowania. To jest koniec ulicy Wawelskiej przed przejazdem przez teren kolei w kierunku Kaczą i ulicy Naleszkowie. Cały obszar jest własnością Nadleśnictwa Kaczory. Wniosek dotyczy przekształcenia tego terenu w działki zabudowy usługowej i produkcyjnej. Zgodnie z oczywiście z studium obowiązującym teren przeznaczony pod zabudowę wydzielony został pas drogowy ulicy Wawelskiej z terenów zamkniętych kolei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o stanowisko Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nadleśnictwo Kaczory zwróciło się z wnioskiem o nadanie przeznaczenia tak usługowo-przemysłowego. Do tej pory nie było w tym zakresie żadnego planu. Dlatego Komisja Gospodarki Miejskiej jednogłośnie zaakceptowała ten projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wawelskiej i Naleszkowie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz kolejny, 17 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Alei Wojska Polskiego i ogrodów działkowych. Także ten punkt zreferuje pani dyrektor Iwona Wojtecka. Już. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ostatnie dwa tematy wynikają z polityki zawartej w nowym studium. To są lokalizacje handlu wielkopowierzchniowego. Pierwszy temat w rejonie Alei Wojska Polskiego dotyczy uchwały o przystąpieniu, która zmieni ustalenia obowiązującego planu i wprowadzi tereny zabudowy usług handlu o powierzchni powyżej 2000. I tą właśnie uchwałę tutaj w granicach określonych czerwoną linią wskazujemy na tej planszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W nowym studium mamy w tym terenie przeznaczenie handel wielkopowierzchniowy i teraz dostosowujemy ten plan do nowych warunków. Nakrywamy jeden plan dokładnie drugim w tych samych granicach. Nie ma złożonego, na komisji się dowiedzieliśmy, że nie ma złożonego żadnego wniosku, a jest to tylko konsekwencja poprzedniej uchwały.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja jednogłośnie zaakceptowała ten projekt. Rozumiem. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Alei Wojska Polskiego i Ogrodów Wydziałkowych? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. A teraz 18 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły Bydgoskie Przedmieście 2. Druk numer 180. Także i tym razem punkt ten zreferuje pani dyrektor Iwona Wojtecka. Bardzo proszę. Chciałabym zwrócić uwagę, że w tym tytule jest błąd. To jest do przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania. To jest inny tryb formalny. Na planszy pokazał się tytuł przystąpienia do sporządzenia. Tu jest do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak jest napisane na planszy, a powinno być w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak państwo macie, czyli tytuł jest zły. W uchwale tak, ale w porządku obrad jest w kracie błąd, za co przepraszam. Mhm. To też uchwała, może zobaczymy obszar. Bydgoskie Przedmieście, mamy K11 i K10 u góry. Obowiązuje plan zagospodarowania, który w tej chwili ustala przeznaczenie obszarów handlu wielkopowierzchniowego i zgodnie z polityką zawartą w studium zmiana tego planu będzie polegała na wyłączeniu tego przeznaczenia, pozostawiając przeznaczenie usługowe i produkcyjne na tym obszarze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nowe studium zniosło możliwość usytuowania w tym terenie handlu wielkopowierzchniowego i teraz dostosowujemy ten plan do nowych warunków i uszczegóławiamy przepisy. Komisja jednogłośnie zaakceptowała ten projekt. Dziękuję, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Paweł Jarczyk, bardzo proszę. Pani dyrektor, w stosunku do tego planu, do tej zmiany usuwamy zapis o możliwości handlu wielkopowierzchniowego. Czy to jest na życzenie konkretnego jakiegoś potencjalnego, ewentualnie zainteresowanego przedsiębiorcy zakupem tego terenu, czy po prostu jest to nasz taki pomysł, żeby tam posadowić tylko i wyłącznie usługi i produkcję? Bardzo proszę. Pani dyrektor. Te zmiany ostatnie, które przedstawiam państwu, one wynikają z polityki zawartej w studium uchwalonym w marcu tego roku. Pierwsza uchwała dotyczy wywołania planu i wskazania terenu, gdzie ten handel wielkopowierzchniowy się pojawi i to jest obligatoryjnie z ustawy przez 3 miesiące trzeba do takiej uchwały przystąpić. Natomiast ta uchwała, którą ostatnio przedstawiałam, dotyczy zmiany istniejącego planu, ponieważ zmieniła się polityka zawarta w studium i plan obowiązujący zakłada, że można tam zlokalizować handel wielkopowierzchniowy. Jednak polityka zawarta w studium, przedstawiona przez prezydenta i uchwalona przez Radę, likwiduje tą lokalizację i ze względu na rozbieżności wynikające ze studium i z planu zagospodarowania, ten plan trzeba zmienić w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej. Głosujemy. Przepraszam. Takie to monotonne, żadnej dyskusji, proszę państwa. Ja wiem, że jest wszystko jasne, ale dla higieny pan radny Jan Ficer ma, chociaż mógłby zabrać głos. Bardzo proszę.
Wystarczy raz włączyć i chwilę. Panie Przewodniczący, ja też prosiłem o głos. Dziękuję za tę informację, ale naprawdę na Komisji Gospodarki Miejskiej nie jest tak monotonnie. My prowadzimy dyskusję, dopytujemy się tu panią dyrektor. Ostatnio była zastępca pani dyrektor i to nie było tak łatwo przyjemnie. Po prostu pracujemy na Komisji Gospodarki Miejskiej, żeby gdybyśmy teraz mniej czasu wyjaśniamy, żebyśmy mniej pytań mogli zadać. Dziękuję. No tak, tylko pan o tym wie, ja o tym wiem, ale czy mieszkańcy o tym wiedzą? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli mamy w stosunku do siebie pełne zaufanie, to Komisja Gospodarki Miejskiej, która spędza podczas debaty wysłuchiwania przedstawicieli Urzędu Miasta na czele z panem prezydentem i skarbnikiem i wszystkimi dyrektorami wydziałów, to w dniu dzisiejszym, jeżeli inni spoza naszej komisji radni nie mają pytań, to w zasadzie dyskusja jest zbędna, bo jest to po prostu według mnie wzorowo przygotowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Proszę Państwa, a zatem kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły Bydgoskie Przedmieście 2. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.